Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający się tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida. Ulituj się nade mną. Ci, co szli na nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał Jezusie, synu Dawida: Unituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty przez serca Maryi i otwieraj nasze oczy, abyśmy widzieli i uwielbiali Ciebie i ogłaszali wielkie dzieła Jezusa. Przejdź przez Marię, która jest cudowną matką naszych serc, przez którą ty czynisz cuda w naszym życiu. Maria, Maria, Szalachana, Henon, Adonai, Machano, Maria Selene. Pewien niewidomy człowiek. Koło rycha. Miał to szczęście, że Jezus przechodził koło niego. Dowiedział się, że to na pewno On. Zaczął wołać w swoim bólu i w swoim kalectwie, będąc niewidomym od urodzenia: Panie, błagam Ciebie. Ulituj się nade mną. Najpierw wołał o litość względem swojego ciała, swoich oczu. Chciał bowiem widzieć. Nie wiedział, co to znaczy widzieć, bo nigdy nie widział. Ale chciał widzieć, bo inni mówili wokół niego, że widzieć to coś wspaniałego. Za drugim razem. Wołał jeszcze głośniej, jeszcze mocniej, bo go uciszali, żeby zamilkł, że przesadza, że nie można tak krzyczeć do Jezusa. Wołał mocniej i głośniej, ale tym razem już bardziej pragnąc przejrzenia duchowego. Chciał, aby oczy jego serca przejrzały. Nie chciał żyć w ciemności duchowej, bo ona jest gorsza niż ta ciemność, kiedy się nie widzi. Chciał zobaczyć przede wszystkim Jezusa. Wiekuiste słońce miłości Boga Żywego, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Ma ciało, ma twarz, ma oczy. Bóg, przez Bóg Ojciec, przez swojego syna, chce, abyśmy doświadczali Jego cudów. Chce, abyśmy przejrzeli, abyśmy oglądali Boga, oglądając Jezusa, oglądamy Ojca. Więc ten biedak wołał tak, że bębenki tym, tym którzy byli blisko niego, prawie że pękały w uszach. Nie pozwolił się uciszyć. Jeżeli chcą Ciebie uciszyć ze względu na Jezusa, Chrystusa, nie wolno Ci milczeć. Nie pozwól, żeby Twoje usta zamilkły. Bo są ludzie, którzy nie chcą, abyśmy mówili o Bogu, o Jego nauce, o Jego, o jego czynach, o Jego cudach. Chcą, żebyśmy milczeli, bo ich uszy boli to, co mówimy, ich serca są. Poruszone, zaniepokojone tym, co mówimy, bo oni nie chcą, żeby ktoś mówił im prawdę. Mamy mówić prawdę, mamy mówić o Jezusie, nie możemy milczeć. Ten człowiek nie widział, ale za to miał głos bardzo mocny, donośny. Być może nigdy w życiu tak nie krzyczał. Jezus go usłyszał. Jezus chciał się z nim spotkać. Doskonale wiedział, że on tam jest. Dlaczego woła? Że jest niewidomy. Wiedział, dlaczego o to prosi, błaga go. Przeprowadzono go do Jezusa. Ten człowiek zostawia płaszcz, zostawia wszystko, co do tej pory było dla niego ważne, bo Jezus stał się dla niego najważniejszy. Stracić wszystko dla Jezusa, aby wszystko od niego otrzymać, stracić to, co po ziemsku jest ważne, aby zyskać to, co w oczach Boga. W oczach Boga jest najważniejsze. Więc Pan Jezus pyta się dobrze, zawołałeś do mnie Jezusie, Synu Dawida, abym unitował się nad Tobą. Wyznałeś wiarę we mnie. Oto akt wyznania Jezusa Mesjasza był bardzo oczywisty i e, mocny. Co mam ci uczynić? Przecież Jezus od razu mógł powiedzieć uzdrawiam Ciebie Twoje oczy powiedział. Co chciał ten człowiek? Dziwne pytanie, ale jeżeli Jezus pyta, to trzeba mu odpowiedzieć. On się nie obraził, ten niewidomy. I powiedział: Panie, przecież jestem niewidomy. Nie widzisz, że jestem ślepcem? Przecież chcę przejrzeć. Ale pokornie powiedział: Panie, żebym przejrzał. O to cię szczególnie proszę. I w tym właśnie zdaniu chodziło o uzdrowienie i wewnętrzne, i fizyczne. Jedno i drugie. Co Pan uczynił, co Pan powiedział? Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wierzysz w moc mojej miłości, która uzdrawia? Dlatego ja chcę wynagrodzić Twoją wiarę, Twoje zaufanie. To, że tak głośno wyznawałeś mnie, wołałeś, odpowiem Ci, bo odpowiadam tym, którzy proszą, którzy błagają, którzy nie, nie milkną. Przejrzyj. To znaczy, od tej pory patrz na mnie. Patrz na ludzi moimi oczyma, patrz na cały ten świat moimi oczyma. Patrz na siebie samego. Spojrzyj w swoje serce i pragnij, abym ja był w Twoim sercu, abyś oglądał mnie obecnego w Twoim sercu. Więc ten człowiek w jednym momencie na słowa Jezusa przejrzał. Natychmiast przejrzał, od razu. To była chwila. Otworzyły mu się oczy, serce i ciała. I szedł za Jezusem od tej pory. Już nie siedział, nie żebrał, nie wegetował, ale zaczął nowe życie z Jezusem. Tamto stare życie się już zakończyło. Zostawił je bo on razem z Jezusem zmierza do niebieskiego Jeruzalem, do kościoła pierworodnych, na niebieską górę Syjon. Idzie za Jezusem, bo nie ma innej opcji, kiedy spotyka się Jezusa. Oczywiście ktoś może powiedzieć: Nie interesuje mnie Jezus, ale jakim biednym jest wtedy człowiekiem? Jeszcze gorzej z nim będzie, kiedy odrzuca Jezusa jeszcze w gorszym stanie niż wcześniej, kiedy jeszcze może nie znał Jezusa. A więc stańmy, zostawmy to żebranie, żebranie o ludzką akceptację, ludzką miłość, e, o ludzką obecność, troskę o nas, a idźmy do Jezusa. On prawdziwie się troszczy o nas. Już nie musimy żebrać u ludzi, bo Pan... Nas ubogacił swoją miłosierną miłością i łaską. Jesteśmy bogaci Tymi w duchu. Dzięki Jezusowi. Zostawiajmy wszystko to, co nam przeszkadza, być z nim. On właśnie zrzucił z siebie płaszcz, aby być okrytym płaszczem Jezusa, Jezusowej obecności, miłosierdzia. Wielbił Boga. Już nie żebrał o pieniądze. Jego usta. Nie mówiły, dajcie mi pieniądze, bo muszę przeżyć. Jestem niewidomy z dnia na dzień. Ale jego usta mówiły wielbię Jezusa za to, co dla mnie uczynił. Za wszystko Go wielbię. Wysławiam Go i miłuję Go. Cały lud, który to widział, który to widział, ludzie patrzyli i widzieli Jezusa i widzieli człowieka, który przejrzał. Zobaczyli to swoimi oczyma. Oddali chwałę Bogu. Jeżeli widzicie Jezusa i to, co czyni cudownego dla innych, nie tylko dla nas, to trzeba oddać chwałę Bogu. Trzeba, trzeba powiedzieć: Wielbię Ciebie, Panie, oddaję Ci chwałę i cześć. Trzeba dołączyć do tego człowieka. Cały lud to czynił. Czyli cała wspólnota Jezusowa wychwala Boga Ojca przez Jezusa. Za cuda Jezusa, które były, są, ale trzeba wielbić Boga przez Jezusa za cuda, które będą, i dziękować mu za to, co jeszcze uczyni dla nas i dla wielu ludzi na całej Ziemi do końca tego świata. Oddawajmy mu chwałę. Pan ulitował się nad nami i mówi do Ciebie: Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła.